Najbardziej polskie miasta poza granicą Polski. Witajcie! Historia Polski jest dość zawiła i mocno skomplikowana, ponieważ już wielokrotnie nasze państwo znajdowało się pod obcymi rządami. Początkiem były oczywiście zabory, które trwały bagatela 123 lata. Jednak w trakcie ich trwania Polacy systematycznie wybierali obce im ziemie, które niejednokrotnie wydawały się być lepszym miejscem do życia, aniżeli tereny Rzeczpospolitej pod ciągłym jarzmem w postaci zaborcy. Później udało nam się na chwilę odzyskać wolność w 1918 roku. Jednak to też nie trwało najdłużej, bo już w 1939 roku padliśmy ofiarą niemieckiej okupacji i kiedy wszystko wskazywało już na to, że za chwilę znowu będziemy wolni, tak w tym momencie uśmiechnęli się do nas Sowieci, którzy po 1989 roku mieli ogromny wpływ na to, co się u nas działo. Przez cały ten czas, od początku naszych perturbacji z obcymi państwami, z Polski wyemigrowało lub zostało zesłane na obce ziemie nawet 8 milionów Polaków, czego dobrym przykładem może być także ubytek w populacji naszego kraju po II wojnie światowej, ponieważ z 11 milionów osób, które statystycznie zniknęły, około połowa to ofiary, jednak druga część to osoby, które trafiły do innych części świata lub zostały włączone do innego państwa wskutek zmian granic Rzeczpospolitej. Jakby tego było mało, po 1989 roku część Polaków zdecydowała się wyjechać za pracą poza granicę, żeby utrzymać w ten sposób swoje rodziny. Przez co w ciągu następnych 30 lat nasza populacja uszczupliła się o kolejne prawie 2 miliony osób. Wiele z tych ludzi czuje jednak swego rodzaju więź z krajem, przez co próbują oni stworzyć w pewnym sensie nasze małe ojczyzny poza granicami Polski. Dlatego my w dzisiejszym odcinku poszukamy najbardziej polskich miast, jak i całych obszarów, które czasem są położone tysiące kilometrów poza granicami naszego kraju. Oprócz tego przyjrzymy się, jak bardzo ewoluowała tam polskość oraz jak nasza daleka kultura różni się od tej lokalnej, skoro nawet na takim szczeblu potrafią wystąpić pewne różnice między poszczególnymi częściami Polski. Tak więc czas zaczynać! Słuchajcie, właśnie ruszyliśmy z naszym anglojęzycznym wydaniem Globalisty na kanale Globali About the World. Link znajduje się w opisie. Głos pod odcinki użyczył mi mój przyjaciel z Anglii Ivan, dla którego to też jest zupełnie nowe wyzwanie. Tak więc mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Dlatego jeśli chcecie, żebyśmy mieli w końcu nasz polski, zagraniczny kanał, to pamiętajcie, żeby zostawić tam subskrypcję i komentarz, najlepiej w języku angielskim, oraz obejrzeć film do końca, bo tylko w ten sposób uda nam się wbić w globalny algorytm. No to co? Poland can into space i let's go global! A, no i zapomniałbym, Globalista zawsze jest i będzie polskim kanałem, więc tutaj bez obaw. A dla twórcy najczęściej lajkowanego komentarza czeka koszulka teamu globalistów. Okej, to tyle z ogłoszeń, zaczynajmy! Za najbardziej polskie miasto na świecie, które znajduje się poza granicami naszego kraju, uznaje się amerykańskie Chicago, w którym to Polonia w obszarze metropolitalnym liczy niespełna milion osób. Faktem jest jednak to, że szacunki te mogą być mocno niedoszacowane, ponieważ nie wszyscy Polacy chcą brać udział w spisie ludności Kansas. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że część z nich, mimo swoich korzeni, a czasem i nawet znajomości języka polskiego, woli się raczej nie ujawniać lub po prostu zapomnieć o swoim pochodzeniu, gdyż teraz są oni mieszkańcami Stanów Zjednoczonych. Jednak mimo to i tak wiele osób utożsamia się z Polską i otwarcie chwali się swoją narodowością. Przykładem może być chociażby słynne Jackowo, które w latach 90. oficjalnie nazywane było Polish Village, czyli polską wioską. W owym czasie populacja tej dzielnicy mogła składać się nawet w 90% z Polaków. Jednakże przykrym faktem jest to, że obecnie bogatsi reprezentanci naszego kraju przeprowadzają się na przedmieścia, a w ich miejsce wprowadzają się Meksykanie i inni Latynosi, więc powoli, ale legenda Jackowa się zaciera. Aczkolwiek samo Chicago w dalszym ciągu uznawane jest za jedno z najbardziej polskich miast na świecie poza granicami Polski, a już zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego populację. Pomyślicie teraz pewnie, że drugie największe skupisko Polonii leży zapewne gdzieś w Europie. Nic bardziej mylnego, bowiem czas przenieść się do brazylijskiej Curitiby.
miasto zamieszkuje obecnie nawet 400 tysięcy Polaków, czyli prawie 20% całej populacji metropolii. Zastanawiacie się jednak pewnie, jak to się stało, że aż tak wielu naszych rodaków trafiło właśnie w ten region świata. Polacy zaczęli tam spływać już w XIX wieku w czasach zaborów. Wtedy na terenach stanu Curitiba zastali dziką i niezamieszkałą dżunglę. Rząd Brazylii dawał jednak rolnikom z Europy hektar ziemi za darmo, a ci na starym kontynencie mogli tylko o takich pomarzyć, a już zwłaszcza Polacy, którzy nawet nie mieli własnego kraju. Z tego powodu nasi przodkowie poczuli się tam prawie jak w domu i zaczęli rozwijać własną kulturę połączoną z tą brazylijską. Dzisiaj w mieście możemy znaleźć liczne ślady polskości w postaci polskich sklepów, restauracji serwujących chociażby pierogi, czy wielu domów kultury, w których kształci się młodzież w polskim duchu. Curitiba ma też odnoszącą sukcesy amatorską drużynę piłkarską, która nosi koszulki z polskim orłem, a oprócz tego także duży park nazywany na cześć Jana Pawła II. A skoro jesteśmy jeszcze przy temacie papieża, to musimy poruszyć temat z marca 1983 roku, kiedy papież podczas wizytacji na Haiti udał się do jednej z górskich wiosek, gdzie mieszkańcy przywitali go polskimi flagami i obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej. Okazało się wtedy, że na tej jednej z karaibskich wysp już prawie dwa wieki wcześniej osiedlili się Polacy. Stało się tak dzięki zapisowi z konstytucji, bowiem wtedy Polacy i Niemcy jako jedyni przedstawiciele białej rasy mogli osiedlać się na Haiti. Prawo zostało dodane po ogłoszeniu niepodległości kraju w 1804 roku i od tego czasu region stał się bardzo otwarty na naszych obywateli. I w ten sposób trafiło tam około 400 Polaków, którzy pobierali się z miejscowymi kobietami, a to doprowadziło do wymieszania się kultur. Jednak mieszkańcy wioski nie mówią już po polsku, aczkolwiek dalej mają skrócone dawne polskie nazwiska, a sama wieś i jej mieszkańcy nazywają się La Pologne, czyli dosłownie Polska. W ujęciu globalnym, statystycznie rzecz biorąc, najwięcej Polaków mieszka także w Nowym Jorku, bowiem mówimy tutaj o około 200 tysiącach osób utożsamiających się z Polską. Jednakże w skali całego miasta jest to tylko nieco ponad 1%, więc raczej nie aż tak wiele. Mimo to, jest to dalej wynik zbliżony do populacji chociażby Kielc, które są jednym z miast wojewódzkich Polski. Jako ciekawostkę mogę wam tylko powiedzieć, że jedna z dzielnic Nowego Jorku, czyli tak zwany Greenpoint, w 43% składa się z Polonii, więc faktycznie tam można się w pewnym stopniu poczuć prawie jak w Polsce. Zresztą sami możecie to zobaczyć po zdjęciach. Polaków jest też bardzo dużo w kanadyjskim Toronto, a ślady naszych rodaków można znaleźć niemal na każdym kroku. W końcu stanowią prawie 8% populacji miasta. Podobnie sprawy się mają w przypadku Buenos Aires w Argentynie, gdzie też można znaleźć ponad 150 tysięcy Polaków. Nieco bliżej nas, liczną Polonię znajdziemy także w Paryżu, Londynie, Madrycie i Berlinie. Przy czym największa znajduje się w Paryżu, gdyż mieszka tam nawet 300 tysięcy Polaków, czyli jest to trzecie pod względem polskiej populacji miasto poza granicą Polski. Oczywiście warto mieć jeszcze na uwadze fakt, że wiele z dawnych polskich miast i miasteczek pozostało na kresach po zmianie granic naszego kraju w 1945 roku. Przy czym Polacy w wielu z tych miast stanowią nawet 80% populacji, jednak największe z nich znajdziemy w Wilnie i Grodnie, tak jak zresztą widzicie na mapie. Oprócz tego polskie wsie i organizacje licznie występują w miejscach zsyłki Polaków, czyli daleko na rosyjskiej Syberii, ale także w Kazachstanie. Nie sposób jednak wymienić wszystkich miejsc na świecie, gdzie moglibyśmy się poczuć prawie jak w naszym kraju, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. W końcu Polonia to nawet 20 milionów osób. Wiele z dawnych polskich miejscowości poza granicami kraju zostało też usunięte w wyniku zmian na arenie politycznej, czego przykładem może być także chiński Harabin, czyli dawne polskie miasto na terenie Chin. Zamieszkiwało je ponad 10 tysięcy Polaków, a w mieście istniały nawet szkoły, organizacje, prasa, a nawet urzędy w języku polskim. Wśród licznych przedsiębiorstw prowadzonych tam przez Polaków na uwagę zasługuje lokalny browar, bowiem założył go w 1919
1900 roku Jan Wróblewski, a wytwórnia działa po dziś dzień i jest podobno najstarszym chińskim browarem. Grzechem byłoby nie wspomnieć na koniec o Polonesko, czyli polskiej wsi w Turcji, która powstała jeszcze za czasów Imperium Osmańskiego. Została nawet uznana przez sułtana, który zezwolił na polskie oznaczenie i międzynarodowy rozgłos, żeby sprzeciwić się rozbiorom Polski, a przede wszystkim Rosji. W końcu Turcja nigdy nie uznała naszych rozbiorów. Tym sposobem polska wieś, która tak samo nazywa się po turecku, przetrwała do dziś i mieszka tam 390 Polaków. Okej, podsumowując. Jak sami widzicie, na świecie jest wiele miejsc, gdzie Polacy stanowią sporą część mieszkańców danego regionu, a nasze tradycje są obecne dosłownie wszędzie na mniejszą lub też większą skalę. W pewnym stopniu w przypadku Polaków słońce nigdy nie zachodzi, jednocześnie odnosząc się do starego brytyjskiego powiedzenia odnośnie ich imperium. My jednak musimy te tradycje pielęgnować i czas w końcu rozwinąć także polski międzynarodowy kanał na YouTubie. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania Globally About the World i do podzielenia się tą informacją ze znajomymi. Ja dziękuję Wam za uwagę i całe wsparcie. Do usłyszenia niebawem. Cześć!